szlaki z powrotem w Sankt Petersburgu. Wróciliśmy z Peterhofu i nadal szukamy pomnika, który Bond woził w filmie GoldenEye na czołgu. No i tak, widzimy za nami obelisk z gwiazdą. Czerwona miała być, jest złota. I stwierdzamy, że jest stanowczo za wysokie, żeby Bond mógł to wozić na czołgu, co najwyżej mógł użyć jako taranu, więc musimy tak naprawdę szukać dalej. Więc do zobaczenia później.